czy pan na konferencji o tym powiedział? Nie, nie mogłem. No, wyraz sprzysiężenie nie mogłem. No, ale podobnie. To trzeba by zobaczyć, co to jest. No. I tam nie, bo jeśli tak, to wyszło, jeśli tak, że kazali mi zabić, to ja mogłem powiedzieć. Natomiast nie użyłem sprzysiężenia, bo ja tego nie mogłem być. Być może mówiłem o tym, że kazali mi zabić. Tak. Powoda, ale słowo sprzysiężenie nie mogłem. I dlatego no być może będą się na tym padły. No nie, ja sens chciałem pytanie, ale po prostu, ale zakończę, ja to potwierdzam. No tak, taka jest prawda. Co ja tu mam się wypierać? Zastanawiam się, co to, to dlaczego właśnie pan o tym powiedział? Jak to ma związek z zarzucaniem panu agenturalności? Bo rozumiem, pan się broni, nie ja byłem agentem, to Jagielski był agentem. Prawda. Ale po co mówić o tym sprzysiężeniu? Po co mówić o tym? No, no tym, tej prośbie o zabicie ze względu na zdradę. Tak. To trzeba by znów wcofnąć się. Otóż Centkiewicz próbował robić kiedyś i zaprosił mnie na konfrontację, borek i dyskusja. Ale takie dał mi warunki, że ja bym nie mógł się w ogóle obronić. Wszyscy dali, a ja mogę się odpowiedzieć. Więc zrezygnowałem z tego cwaniaczku, nie dam ci się. I wtedy szukałem go, żebym go dorwał już na spotkanie. I dowiedziałem się, oni są w Warszawie na spotkanie. Ha, Petman. Pojechałem, ale on uciekł. No uciekł, przecież ja chciałem go tam dostać, publicznie ogłosiłem. To można sprawdzić. Ja cię dorwę. No i okazało się, że on mówił, tłumaczył się, że nie może, bo ja tam miałem rodzinne sprawy, to ze względu na rodzinne nie przyszedł na spotkanie. Tchórzu. Ja cię dorwę. Pan Zęskiewicz, tak? Tak. Ja chciałem dorwać pana Zęskiewicza, żeby no, co zrobić? Skonfrontować, tak? No ja bym chciał, że tak byśmy się... Skonfrontować się z nim, ale nie musi się z tak. Ale pytanie było inne, nie było tak, tak? Jaki cel było mówienie o tym prawie, o tym zabiciu w związku z agenturalną? Mi zarzucono, ja czekałem na Centkiewicza, tam się spotkałem, a ktoś mi z boku strzelił i ja wtedy broniłem się Jagielskim, mówię, tak, dla was to jest bohater. A on był agentem, a mało tego kazali mi, żebym go zaszczepił. Więc w obronie ja nigdy nie zapewnił. Nigdy nikogo. Konieczność o tym zastrzeleniu i wykonanie wyroku powiedziałem, żeby pokazać, jaki to bohater jest. W obronie, tylko w obronie. Mnie nie zaatakowano. Ja się irytuję nad takimi ludźmi, bo wiem, że nie mieli szans. I teraz to właśnie. I dlatego ja mało tego, ja w ogóle ani nie potępiam. To była walka na śmierć, na życie. Jedni wytrzymali, drugi nie. A wątek pobicia, dlaczego pan mi powiedział? Zaraz. Na konferencji. Dlaczego była mowa o pobiciu chyba przez pana? Nie wiem, czy to już była sprawa nasza? Jeśli nasza była sprawa, to odpowiadałem na to. A tak to chyba bym nie powiedział o pobiciu. Ale może znów w obronie, wie pan, może się posiłkowałem jeszcze, że po pobiciu powiedziałem być może dlatego, że się posiłkowałem. Tak, posiłkowałem argumentami, posiłkowałem. Że on, ale to musiała być już sprawa, bo tak bym nie użył tego pozwu. Musiał być szkodać. Pan miał jakąś wiadomość od pana Jańca, za pośrednictwem pana Bontora, tą notatkę pan pozyskał, a czy myślał pan prezydent, żeby może spotkać się z Jańcem, dopytać, uszczegółowić, coś zweryfikować, żeby się upewnić? Mój kolega, przyjaciel, a po co mi to? No to znaczy właśnie, pana, zwłaszcza, że to jest pana, był pana kolega, przyjaciel, czy nie? Ale po co mi to wyjaśnić bliżej? To co, ja mam zaszczelić go, po to spotkać? Nie, dowiedzieć się, skonfrontować, zweryfikować, zadać pytania ale sprawdzające. Ale mi to jest niepotrzebne, bo ja mówię, jak tych ludzi, agentów, ja nie traktuję. Jako ludzie, którzy byli aktywni, wpadli w ręce bezpieki. I ta bezpieka... Ja ich powiem, że nie potrzebne było weryfikację informacji pana Bontora, bo ja tych ludzi, agentów, traktuję jako... Ofiary, które odpadły w ręce bezpieczeństwa. Ale weź pan fajne zresztą końcówkę. Jako jedynego Kiszcza, mówi, macie agenta. Jezus. Ludzie, nie to w to wierzycie? Przecież on mnie chciał zabić. Ile razy? No to ci dodam, czy dowód? Dam ci dowód. I teraz ja mam się tłumaczyć przed bandytą. Panie prezydencie, czy postawienie komuś zarzutu albo
rozważanie publiczne, że był, mógł być agentem w sytuacji, gdy nie był, uznaje pan osobiście za rzecz krzywdzącą? Tak, krzywdzącą, tylko zaraz, ja panu powiadam, ja odpowiadałem na takie, a nie atakowałem. Wiem, za taką krzywdę. Uważam, że nazwany tylko agentem jest krzywdzący, ale ja tylko odpowiadałem na atak. Tylko. Gdyby mnie nie zaatakował, mój przyjaciel, ja go bardzo szanowałem. A on był taki numer. Ja szanowałem, bo on nie wiem. Dziękuję uprzejmie. Panie Prezydencie, jak Pan się wypowiadał o książkach Pana Centkiewicza, na przykład SB Alek Wałęsa, Przyczynek do biografii, czy Pan uważa, że tam są pewne fakty, które rzeczywiście są prawdziwe, co do przebiegu pewnych zdarzeń, dokumenty, które tam są cytowane. To jest wielka pobuła i tam parę rzeczy jest od Walentynowicza i papieru zawiedziono. A też jest, bo to jest prawda. Czyli są tam źródła prawdziwe, tak? Są tylko, że te... Książki akcentyjne są. Bardzo niewiele, ale chciałbym. A jeszcze... Sprawa najprościej była. Przejść po moich szefach, kierownikach, przełożonych i zapytać się, jakie problemy były z Wałęsą i z bezpieczeństwem. Czy oni się patrzą, do którego to poszło? Czy oni zapisali? Wszyscy kierownicy, gdzie ja pracowałem, czasem nie zostali zwolnieni. A jeżeli i się... Stoczni, i Zelenskie, i Dalekmo. A jak się pan Centkiewicz powołuje na jakieś materiały źródłowe z dokumentów? Pan widział te dokumenty, w których wyglądał niektóre? No, tak, tak, tylko że przesadzili, bo kupił 90 papierów, 20 papierów. Ale oni nie się dorwali raczej. Uwagowali wszystkie te śmierci. Czyli są tam też prawdziwe dokumenty, na których pracowała SB. Dlatego ja tam patrzyłem. Są tam materiały. Ja bym zadawał do pana Cęckiewicza. Są informacje. Te źródła są też niektóre są prawdziwe. Niektóre są prawdziwe. Pan znaje raz, że trzech grach od roku taką miał a tylko jeden. To inna sprawa, ale jak Centkiewicz powołuje jakieś źródła historyczne, jakieś dokumenty, to pan uważa, że są takie dokumenty, czy ich nie ma? Bardzo nie wiem, ale większość jest, jak mówię, z miejsca, gdzie nie uczestniczyłem. Spotkania, które w ogóle nie ma. Nie, ja nie mówię o panu w ogóle. W tej książce jest masa dokumentów, setki dokumentów. Ja nie czytałem tego szmatlastu. Jakie macie odczytane? To jest pożarstwo. To są prędy, to są pomówienia. Dajcie mi człowieka, ale paragraf znajdę. A jeżeli pan Centkiewicz o kimś tam pisze, panie prezydencie, że jest TW, czy pan to bierze jako informację historyczną? Ja ludzi biorę. A ty ludzi bierze. Ja to biorę teraz. Z tego złamania. No, jak się dał złamać? Jakie mieli charakter? Bo pan był za to, że ten skarb, który to mi odpowiadający. Czyli każdego można złamać, pana. 99 można złamać. Przy tej sile, przy tej potworze, przy tej strachu, przy tej mordowania, wszystko można złamać. Czyli jak ktoś zarejestrowany, to mógł być złamany. Trzeba się wypowiadać na tym ludzi. Nie chory do tego robić. Każdego trzeba rozpatrzyć oddzielnie. Bo to jest różne. Każdego SB mogła złamać. Oni mieli parę odpowiedzi do tego. Ja się na tym Jeszcze jedno pytanie się udało mu pomóc zjebać, żeby się... Panie Prezydencie, jeszcze tylko do tego tweeta na Pana profilu, bo tu w nim jest taka treść. W sądzie zostało udokumentowane oraz potwierdzone przez świadków, jakoby Henryk Jagielski, ale w każdym razie, że był agentem służb bezpieczeństwa. Podobna wypowiedź, może nie. No przecież Centkiewicz w sądzie udokumentowano, potwierdzili bezdyskusyjnie świadkowie, że Jagielski był agentem TW. Jego... Na tym się zatrzymajmy. No tak. Co pan ma na myśli? Że Centkiewicz powiedział na tej sprawie, że był TW, a to nie ma materiału. Tylko, że Centkiewicza miał pan na myśli, tak? No, jeszcze jakiś mówiąc o świadkach, to mam na myśli Który potwierdził tu już? Potwierdził, że był agentem, tak? Że był zarejestrowany. A nie, ale pan tutaj cytat jest, dla mnie zarejestrowany, że był pan agentem. Zarejestrowany to jest tak, ja to na skrót. Ale pan też był zarejestrowany. Tak jest. Ale wybiera się pan agenturalność. Panie. No więc zmierzam do tego, żeby tą niekonsekwencję usunąć. Mówi pan, że rejestracja to nie jest współpraca. Tak, bycie agentem
kojarzy się ze współpracą. Tak jest. Czy możemy stawiać równość między... To ja zostałem oskarżony i przez lata poniewierany, więc mogłem odpowiedzieć nerwowo i trochę za daleko. Mogłem. Mogłem. Ja jako osoba atakowana i poniewierana od lat, mogłem odpowiedzieć. Jeszcze raz powtarzam. Agent, nie, szef agentów, Jerzy internowany, Walentynowicz. Papiery, że jestem agentem. Dziękuję. Dziękuję. Jak to się stało, że tu jest co najmniej 80 albo 100, co donosiłeś na nich 2-4? Donosiłeś na nich 2-4. Nawet nazwisk nie znam. Nawet nazwisk. Ja nie znam, ale ty znałeś. Chodziłeś i szpiclowałeś. To ty? No nie ja, nie ja. Dlatego nie ma teczki, bo się to nie Dziękuję. To jest twoja. Kłamie w nocy. Teraz po przesłuchaniu stron, czy strony mają Jestem sądu, no ja jestem w pewnym kłopocie, dlatego że mamy pewne oświadczenia pana pozwanego, który się dystansuje od twierdzeń pozwu o stanie faktycznym w zakresie przebiegu konferencji. Tymczasem w odpowiedzi na pozew było przyznanie tych treści, na których się powództwo opiera. Tu mówimy o tym przymierzu, zdradzie i planach zabójstwa osoby zdradzającej i tu mówimy o twierdzeniu o pobiciu. Pan prezydent albo neguje, albo nie jest pewien, czy te słowa wypowiedział. Ja w związku z powyższym bym prosił, aby Wysoki Sąd zobowiązał stronę pozwaną do zajęcia stanowiska, najlepiej dziś, a jeśli nie dziś, to w krótkim terminie. No bo jeśli będzie na tym polu dalej trwał spór, no to chyba są potrzebne dalsze dowody, takie jak odtworzenie na rozprawie. Jeżeli autentyczność, integralność nagrania będzie podważana wówczas innego rodzaju, być może dowody techniczne, ja nie wiem, czy to naprawdę jest potrzebne i czy to jest intencją strony pozwanej. Zwłaszcza jestem w konfuzji, jeżeli czytam odpowiedź na pozew, który jednak nie neguje się tych słów. Właśnie, jeżeli chodzi o nasze przyczyny, myślę, że skoro ta pozwana jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, i ten pełnomocnik zajął stanowisko procesowe w odpowiedzi na pozew, nie negując samej treści nagrania, to przyjmuje, że ona nie jest negowana. To jest oczywiste, panie mecenasie, w sądzie, no, mamy nagranie, odtworzyliśmy nagranie i nie mamy zastrzeżeń, że to nagranie to jest wypowiedź prezydenta Lecha. Jest to integralna wypowiedź, bez żadnych tak jest. Nie mamy zastrzeżeń do tego, że data tego nagrania podana w pozwie jest prawdziwa. Nie trzeba tutaj oglądać tego nagrania ani w towarzystwie pana prezydenta, ani nasze. To my wszyscy to nagranie widzieliśmy. Prawdziwości, integralności nagrania dostarczonego. Natomiast to, co powiedział dzisiaj pan prezydent, jest wytłumaczeniem, dlaczego doszło do takiej wypowiedzi. Jakie są jej kulisy, jaka jest jej całkowita treść wynikająca z kontekstu zdarzenia, w którym była zorganizowana konferencja przez Instytut Pamięci Narodowej 20 stycznia. I tu nie ma żadnej sprzeczności. Nagranie otrzymaliśmy i do niego nie złożyliśmy żadnych zarzutów formalnych. Czyli ta sprawa jest wyjaśniona. Natomiast stosunkowując się do tutaj pytania, czy jeszcze jakieś wnioski są, no, dzisiejsze zeznania pana Jańca skłaniają do złożenia wniosku weryfikującego okoliczność zatrzymania, względnie aresztowania pana Powoda w roku 52, 3, 4 w Szczecinie. I teraz w zależności od tego, czy Wysoki Sąd chce w dzisiejszym zamykać rozprawę, czy też ewentualnie... Sąd chciałby dać stronom termin do ustosunkowania się do rozszerzonego pozwu. Aha, rozumiem, bo to ja w tym samym terminie zobowiązuję się
zająć stanowisko ewentualnie co do składania wniosków dowodowych w tym aspekcie. I to z góry uprzedzam, że nie wykluczam wniosków dowodowych, które by miały tę okoliczność weryfikować. Ale czy będą składane wnioski osobowe? Osobowe nie. To byłby wniosek z informacji ABW, policji, tego typu instytucji. Przepraszam, ale tutaj chyba istnieje pewna pomyłka po stronie powodowej. Dlatego, że jeżeli strona powodowa chce udowadniać wydarzenia z roku 53 w Szczecinie, czy miały takie miejsce, czy nie miały miejsce, one dla tej sprawy nie mają znaczenia. Dlatego, że wypowiedź pana prezydenta to była wypowiedź, którą pan prezydent zbudował na podstawie informacji uzyskanych od wiarygodnych, rzetelnych osób. I im dał wiarę. Dlatego też nawet gdyby zakładać, że zdarzenie w Kaskadzie się nie zdarzyło, a prezydent od wiarygodnych, uczciwych ludzi otrzymał taką informację i na jej podstawie wypowiedział się o panu Jagielskim, to nie ma po stronie prezydenta żadnego naruszenia dóbr osobistych pana Jagielskiego, gdyż działał w dobrej wierze do informacji, które posiadał. I nic nam nie zmieni stwierdzenie, czy takie zdarzenie w 52 czy 3 roku miało miejsce, czy nie, bo my nie przyczyny ani nie powołujemy się na ten fakt. Powoda zapowiada możliwe złożenie wniosków dowodowych z dokumentu, pełnomocnik pozwolenia doświadczenia. Dokumenty weryfikujące zdarzenie, jakie miało miejsce w Szczecinie w roku 52-3 nie są potrzebne. Apeluję do postępowego rozważenia roli swojej w procesie i Wysoki sądzie, bo oczywiście ma rację Wysoki Sąd, że tą stronę pozwaną obciąża ciężar dowodu. Jednak doskonale wiemy, że czasami oczekiwanie na wyrok z założonymi rękoma nie jest strategią właściwą. Pan mecenas w tej chwili przedstawił pogląd materialno-prawny. Czy wystarczy zaufanie do informatorów, czy potrzebna jest prawdziwość zarzutów, aby uznać brak bezprawności naruszenia dobra osobistego. To Wysoki Sąd rozstrzygnie pod sam koniec. Natomiast można uniknąć realizowania i takich wniosków dowodowych. Jeżeli strona przeciwna, pozwana, przyzna do protokołu, czy też w dowolny inny sposób, że nie przeczy, iż pan Jagielski w latach 50. nie był zatrzymany ani aresztowany w związku z jakimkolwiek wydarzeniem, no to wtedy rzeczywiście jesteśmy na płaszczyźnie porozumienia w tym zakresie. Wnioski dowodowe nie są potrzebne. I wtedy jest ochrona na poziomie zaufania do informatorów. Tak, no dobrze. Czy pan ale w żadnym wypadku ani nie zaprzeczymy, ani nie oświadczymy. Jak mówimy, ta okoliczność nie ma znaczenia dla powództwa i jego rozstrzygnięcia. Ja Wysoki Sądzie, to już chciałem podnieść. Może oczywiście taki wniosek, gdyby nawet był złożony, no jest wniosek spóźniony. Strona ten dokument otrzymała w odpowiedzi na pozew. Ten dokument przeanalizowała i są tam pewne stwierdzenia. Jeżeli strona nawet powodowa miała wtedy wolę ustalania stanu faktycznego z 53 roku, czy istnienia pewnych stowarzyszeń, czy będziemy powoływać biegłych na te okoliczności, jakie stowarzyszenie było, co to było stowarzyszenie Trójkąt, co to było stowarzyszenie Orzeł Biały, jak one działały, jaką miały strukturę, czy w Inowrocławiu w roku 50 wydano wyroki śmierci na działaczy stowarzyszenia Trójkąt. To wszystko oczywiście można prowadzić, to nie ma znaczenia dla tej sprawy, a z pewnością jest spóźnione, mecenasie, bo mecenas miał czas od odpowiedzi na jeżeli, rozumiem w ten sposób, jeżeli pisma procesowe wpłyną, jakie wnioski, przesąd rozważę, zrobię za to, albo je oddaję. Wocnie z posiadanym uprawnieniami procesowymi, tak? Sąd chciałbym powiedzieć, czy będą jakieś wnioski ze świadków, żeby zaplanować odpowiednią rozprawę, skoro nie, to wie, że nie musi być tak długo rozprawy planować, tak? Sąd postanowił rozpoznanie sprawy odroczyć. Gdyby Wysoki Sąd mógł uwzględniać ferie zimowe w naszym
tak? A kiedy są? One są od 29 do 10, od 29 stycznia do 10 lutego. Co ty chciałbyś na 27 stycznia? 23? Tak, tak, opróżnienia tylko tak z ostrożności. No, w takim razie 26 stycznia, w piątek, jutro 11:15. Pełnomocnicy strony, też mnie, powiadomienie.